Witam serdecznie. Nazywam się Urszula Delatr i jestem po pierwsze trenerem oddechu, trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem, bo już ponad 23 lata się tym zajmuję. Pracuję z ludźmi, z ciałami, z umysłami. Zajmuję się też refleksologią, a także masuję. Dzisiaj porozmawiamy sobie o oddechu. Oddech jest niezbędny do życia i każdy o tym doskonale wie. Natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę, co powinien zawierać w sobie oddech i jak powinniśmy go wykonywać, ażebyśmy byli zdrowsi, ażebyśmy mieli lepsze samopoczucie i żeby ten efekt homeostazy, takiego balansu wewnętrznego i zewnętrznego w naszym ciele był bardzo unormowany i żeby nasza jakość życia była bardzo wysoka. Czym lepiej oddychamy, tym lepiej żyjemy. I tej zasady powinniśmy się trzymać. I w każdym aspekcie życia, w każdym zawodzie też, ten oddech ma troszeczkę inne znaczenie i powinniśmy go wykorzystywać do tego, żeby pozbywać się problemów, żeby pomagać chociażby naszym klientom pozbywać się i im troszeczkę ułatwiać odzyskiwać zdrowie czy odzyskiwać piękno. Więc teraz kilka słów o tym, jakie mamy kategorie oddechu. Oddech przede wszystkim dzielimy na oddech zewnętrzny i wewnętrzny. Oddech zewnętrzny polega na wprowadzeniu powietrza do naszego środka. Przez jamę ustną, przez gardło. Oczywiście następuje, najczęściej mówimy, że powinniśmy oddychać przez nos i następuje ogrzewanie, oczyszczanie tego powietrza w jamie nosowej. Natomiast następna część oddechu, czyli część wewnętrzna, polegająca na tym, że już wewnątrz z powietrza, które wpływa do wewnętrza naszego organizmu, nasz organizm absorbuje, czyli wyciąga tlen i rozprowadza je do narządów w całym naszym organizmie i wykorzystuje w przeróżnych procesach chemicznych, przeróżnych procesach metabolicznych. Także wykorzystuje to oczywiście do procesów energetycznych. Więc jak gdyby tutaj to jest najprostszy podział i to jest najprostszy podział, który możemy sobie stworzyć, jeżeli chodzi o oddech. Drugim takim chyba ważniejszym podziałem to jest jak gdyby sposób oddechu, który na co dzień stosujemy. I mamy tak naprawdę trzy rodzaje oddechu. Oddech, który prowadzimy torem górnożebrowym, torem bocznożebrowym i torem dolnożebrowym. Który jest najlepszy? I to jest zawsze to pytanie. Pytanie, które zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Otóż powinniśmy oddychać jak największą powierzchnią naszej klatki piersiowej, przepony i mięśni brzucha. I teraz trzy jak gdyby takie elementy składowe tej grupy oddechowej. Mamy płuca, w które nam wchodzi powietrze, tak? Mamy przeponę, która nam jak gdyby kurcząc i rozkurczając się pomaga uzyskać wyższe bądź niższe ciśnienie w jamie brzusznej, w klatce piersiowej. No i oczywiście jeszcze cała jama brzuszna, gdzie to powietrze też jak najbardziej powinno się wypełniać i to powietrze powinno wpadać z płuc przez przeponę do jamy brzusznej. Czym większą powierzchnię naszej klatki piersiowej i jamy brzusznej używamy do oddechu, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że możemy jak najwięcej tego tlenu wprowadzić do innych narządów, do wszystkich żywych komórek, a to jest niezmiernie ważne, ażeby te wszystkie nasze procesy wewnątrzkomórkowe zachodziły sprawnie, bez żadnych dysfunkcji i żeby chociażby metabolizm komórkowy czy zapobieganie starzeniu się komórkom mogło przebiegać bardzo sprawnie i na wysokim poziomie. I teraz chciałabym Wam też dodatkowo opowiedzieć o takich cechach oddechu. Cechach, które każdy, czy fizjoterapeuta, czy kosmetolog, czy lekarz zawsze bardzo mocno powinien podkreślać swoim klientom. Prawidłowy
Oddech powinien być jak najbardziej wolny, czyli spowalniamy oddech. Oddech powinien być bardzo głęboki i ostatnia cecha powinien być przeponowy. I dzięki tej pracy przepony jesteśmy właśnie w stanie wprowadzić powietrze do płuc i do wszystkich jak gdyby narządów, które z tymi płucami współpracują, do jamy brzusznej i dzięki temu rozprowadzić po wszystkich innych narządach. A teraz słuchajcie, opowiem Wam troszeczkę od innej strony na temat jak gdyby tego procesu oddechowego, bo oddech to nie jest tylko po prostu wprowadzanie powietrza, wymiana powietrza z czystego na nieczyste w płucach i tyle. Przez wprowadzanie powietrza, czyli przez głęboki wdech tak naprawdę my wykonujemy tysiąca, nawet może miliony różnych procesów w środku naszego organizmu. W momencie, gdy wprowadzamy przez jamę ustną powietrze, nasze płuca zmieniają ciśnienie. Ciśnienie w płucach się powiększa, a tym samym w jamie brzusznej się zaciska, bo przepona jest zaciśnięta i wszystkie narządy wewnętrzne także zaczynają pracować. To jest tak zwany trening albo masaż dla narządów wewnętrznych. Narządy się zaciskają, tym samym wyrzucają z siebie wszystkie substancje, które albo produkują, albo gdzieś w nich zalegają, czyli wyrzucamy hormony, enzymy, czy jakieś inne, nawet szkodliwe substancje. I to jest ten efekt właśnie takiej pracy, impulsacji narządów wewnętrznych. W chwili, gdy jak gdyby powietrze już wylatuje, narządy swobodnie mogą jak gąbka znowu napęcznieć, przyjmują płyny i to im pozwala mieć jak gdyby ten stały obieg i stałą wymianę czy płynów, czy enzymów, czy hormonów i dzięki temu pracujemy i nasze narządy funkcjonują bardzo prawidłowo. Podsumowując, jakość oddechu ma ogromne znaczenie dla wielu układów, odpocząwszy od układu trawiennego, przez układ krwionośny, limfatyczny, przez układ wydzielania wewnętrznego, układ hormonalny, przez posturę ciała, bo jeżeli prawidłowo oddychamy, to też jesteśmy w stanie bardziej być wyprostowani, nasze mięśnie posturalne lepiej pracują, a także jesteśmy w stanie przez oddech stymulować świetnie układ nerwowy, czyli jesteśmy w stanie obniżyć poziom stresu, obniżyć poziom napięć nerwowych, jesteśmy w stanie jak gdyby złagodzić takie niestabilne sytuacje, bo czym jest stres? Stres jest niczym innym, jak jest gdyby efektem, który jest nałożony na nasz organizm przez sytuację, która się wydarzyła, a najczęściej przychodzą oczywiście te sytuacje z zewnątrz i nie tyle co nasza głowa, tylko nasz cały organizm w pierwszej kolejności reaguje na stres, a później dokładamy do tego naszą głowę, w której mieści się nerw błędny. I ten nerw błędny jest takim łącznikiem pomiędzy tym, co się może wydarzyć w naszych narządach, a tym, jak możemy tymi narządami sterować. Więc bardzo często pod wpływem wysokiego stresu jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób przez obniżenie poziomu oddechu jak gdyby wyregulować ten stres, a stres jak się często jak gdyby objawia. Objawia się potliwością dłoni, objawia się tym, że gruczoły wydzielania wewnętrznego wyrzucają ogromne ilości hormonów stresu, objawia się tym, że mamy większą potliwość, że być może nasza skóra przy permanentnym stresie oczywiście staje się bardzo mocno osłabiona, jej kondycja, elastyczność i też powstają jakieś niedoskonałości. Więc tym bardziej taki codziennie poprowadzony dobry trening oddechowy, a może inaczej, niech to nie będzie trening, niech to będzie nawyk, niech to będzie codzienna rutyna, że wykonujemy i staramy się kontrolować cały czas te wdechy i wydechy. Niech to będzie taka dobra karta po to, ażeby podnieść jakość naszego życia. Oprócz tego jeszcze dodam jedną rzecz, bo zapomniałam na samym początku, że w ciągu dnia
oddychamy około 20 tysięcy razy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na minutę jest to około 12 do 15 cyklów oddechowych. Ale to są takie standardy. A każdy człowiek powinien dążyć do tego, żeby obniżyć ilość tych wdechów, ale zwiększyć ich jakość. Więc to jest całe clue naszego systemu oddechowego i żebyśmy oddychali nie tyle co pełną piersią, ale całą klatką piersiową i jamą brzuszną. I teraz przejdziemy sobie już do treningu, czyli mam nadzieję do czegoś takiego bardziej mobilizującego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy oglądacie teraz mnie, będziecie razem ze mną tutaj wykonywać kilka bardzo prostych ćwiczeń. Przygotowałam dzisiaj 3 zestawy treningów oddechowych. Bardzo krótkie, możecie je wykonać w każdym miejscu, gdzie się znajdujecie. Czy w przerwie, w pracy, czy w domu, czy nawet w samochodzie. Więc jak gdyby tutaj 3 różne treningi oddechowe dedykowane 3 różnym, jak gdyby, może nie problemom, ale 3 różnym aspektom, które chcemy poruszyć. Pierwszy trening ma się opierać po prostu na prawidłowym, długim, głębokim, przeponowym oddechu. I ten trening polecam wykonywać sobie rano, albo przynajmniej 2 razy dziennie, czyli rano, po południu, gdzieś tam w przerwie, jadąc samochodem, po to, żeby dotlenić cały organizm, żeby dać jak gdyby taki motor napędowy do dalszej pracy, do tego, ażebyśmy poczuli się, że naprawdę czujemy nasze ciało, czujemy nasze wnętrze, czujemy naszą głowę. Więc ten jak gdyby teraz trening prawidłowego oddechu staramy się wykonywać albo siedząc, albo leżąc, albo stojąc. Ja wykonam siedząc, wy też sobie teraz przed telewizorami wykonujcie to oczywiście siedząc. Siadamy sobie w pozycji wyprostowanej. Stopy powinny być rozstawione najlepiej pod kolanami, bo wtedy mamy taką pozycję bardzo, bardzo spionizowaną i mięśnie posturalne, czyli mięśnie brzucha, mięśnie pośladków są wtedy w bardzo takiej komfortowej sytuacji. Możecie sobie w tym czasie, jadąc samochodem oczywiście tego nie robicie, jadąc samochodem prowadzimy kierownicę i po prostu staramy się prawidłowo ułożyć. Jeżeli siedzimy sobie przy biurku albo gdzieś na kawałku nawet podłogi, przyłóżcie sobie lewą rękę w okolicy Waszego serca nad mostkiem, prawą rękę na brzuchu i teraz staramy się wykonywać głęboki wdech nosem, a wydech ustami. Ja będę w międzyczasie z Wami robiła, ale też oczywiście instruowała po kolei, co po czym powinno nastąpić. Staram się na początku wykonać 5 głębokich wdechów nosem i wydechów ustami tylko torem górnożebrowym. Czyli staramy się przepona, to pewnie doskonale wszyscy wiemy, że przepona się mieści pod ostatnimi żebrami, pod mostkiem. Tak naprawdę wpina się nam aż w odcinek piersiowo-lędziowy kręgosłupa, tak, więc to jest jak gdyby długi, bardzo silny mięsień wdechowo-wydechowy, ale też ta przepona jak gdyby pomaga nam regulować chociażby to ciśnienie w jamie brzusznej, w płucach. No i oczywiście przepona jest też takim mięsiem, który spina dookoła nasz cały pas nad talią. Więc staramy się teraz zrobić tak, żeby lewa ręka przez 5 głębokich wdechów i głębokich wydechów, tylko górna ręka, żeby nam się unosiła i opadała. Dolna ręka ma stać w miejscu. Czyli starajcie się zrobić głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Za każdym razem cały czas kontynuujcie robić głęboki wdech nosem. Za każdym razem, gdy robicie wdech nosem, starajcie się nie używać teraz do tego mięśni brzucha, a tylko mięśni górnej części klatki piersiowej. Niech ta ręka się unosi, a wraz z wydechem niech ona opada. Gdy wykonaliście już 5 razy, teraz staramy się przełożyć rękę dolną bardziej i na nie koncentrować. Wraz z wdechem ręka dolna ma
wędrować do frontu, a wraz z wydechem opadać w dół. Czyli teraz brzuch ma się wypełniać powietrzem jak balon na wdechu, a później jak balon, z którego uchodzi powietrze, ma opadać w dół. Uwaga, wdech nosem. Brzuch się robi jak balon i wydech ustami. Już teraz coraz bardziej, jak jesteśmy w stanie to opanować, starajcie się spowalniać wdech i spowalniać wydech. Wdech nosem, brzuch jak balon, wypełniamy, wypuszczamy brzuch i wydech ustami. Pępek zbliża się do kręgosłupa. Kontynuujcie cały czas tą czynność. Wdech nosem, brzuch się wypełnia powietrzem, rośnie, robi się okrągły i wydech ustami. Rozluźniamy po 5 około takich powtórzeniach. Teraz przyłóżcie sobie dłonie centralnie na przeponę i staramy się teraz pracować tak zwanym torem boczno-żebrowym, czyli staramy się unosić zarówno klatkę, jak i brzuch i jeszcze dodać do tego, żeby nasze dłonie rozchodziły się, żeby palce oddalały się w czasie wdechu nosem i teraz już też systematyzujemy nasz wdech, wydech i w pomiędzy wdechem i wydechem staramy się zawsze wykonać dosłownie kilkusekundową przerwę, czyli robimy głęboki wdech. Przerwa i wydech i przerwa i znowu wdech nosem, zatrzymanie, wydech ustami i zatrzymanie. Kontynuujcie, bo mi jest oczywiście ciężko mówić, jak w tym samym czasie wykonuję z Wami ten trening. Wy starajcie się wykonywać. Pamiętajcie, że w czasie wdechu klatka, brzuch napełnia się jak balon powietrzem, ręce się oddalają, czujecie pomiędzy żebrami rozciągnięcie. To jest ogromna ilość mięśni, międzyżebrowe, zewnętrzne, wewnętrzne, zębate, czyli wszystko, co wspomaga w czasie procesu wdechowo-wydechowego. I ta przepona, która jest najważniejszym mięśniem wdechowo-wydechowym, najważniejszym mięśniem, który jeżeli jesteśmy w stanie, ja to brzydko nazwę, wytresować, to jesteśmy w stanie wspomóc pracę narządów wewnętrznych, pracę klatki piersiowej, pracę naszych oczywiście płuc i wszystkich innych narządów związanych z górną częścią naszego ciała, ale też całą, jak gdyby jesteśmy w stanie przez pracę odpowiednią przepony, czyli odpowiedni oddech, bo to idzie w parze, to jest tak ze sobą kontadybilne, że aż nieoderwalne oczywiście. Jesteśmy w stanie przy dobrym wytresowaniu tej przepony, tego oddechu naszego prawidłowego, cyklu oddechowego, jesteśmy w stanie naprawdę zniwelować wszelkiego rodzaju problemy wydzielania wewnętrznego. Jesteśmy w stanie obniżyć nadczynności i niedoczynności pewnych narządów. Jesteśmy w stanie poprawić cały układ trawienny, przyspieszyć metabolizm, opóźnić starzenie wewnątrzkomórkowe. Więc tu tych procesów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No dobra. To tyle o pierwszym rodzaju treningu. Teraz przechodzimy sobie do treningu numer 2. Trening numer 2 dedykowany jest bardzo mocno osobom, które czują totalny spadek energetyczny. I ten totalny spadek energetyczny może być w ciągu dnia albo osobom, które nie potrafią się rano po prostu obudzić. I teraz co robimy, słuchajcie? Siadamy sobie znowu wygodnie, albo jak leżymy w łóżko, to po prostu jeszcze sobie leżymy, nie wstajemy. Zaczynamy sobie, będą 3 etapy. Pierwszy etap jest to oddech, tak zwane gaszenie świeczki. Cały proces możemy nazwać sobie ognistym oddechem, czyli takim pobudzającym oddechem, który jest czasem lepszy niż kawa. Pierwszy element to jest krótkich 30 wdechów i wydechów, które mają polegać na tym, że będziemy gasić świeczkę, czyli usta możecie sobie złożyć w literkę O i będziemy ustami robić wydech i gasić przed sobą stojącą świeczkę. I w tym czasie pobieramy wdech nosem. Staramy się teraz coraz szybciej robić wdech nosem, wydech ustami,
gasząc świeczkę oczywiście. Wypróbujcie to teraz. Szybciutko robimy wdech nosem, wydech ustami i coraz bardziej automatycznie staramy się tą świeczkę zgasić. Może świeczka nam rosnąć, czyli musimy coraz niższe partie naszego brzucha przy wypuszczaniu i gaszeniu świeczki pobudzić. I cały clue jest w tym, żebyśmy poczuli przy gaszeniu świeczki dół brzucha, czyli wdech nos. Gasimy świeczkę, pobudzamy dół brzucha, pobudzamy trzewia, pobudzamy całą jamę brzuszną do pracy i wszystkie narządy wewnętrzne. Po 30 razach, może nawet wcześniej, zakręcić się w głowie, to nie jest jak gdyby nic złego. To tylko świadczy o tym, że jesteśmy niedotlenieni, nasza głowa jest niedotleniona, nasze organy nie są dotlenione, tym bardziej to pobudzenie jest nam super wskazane. Po 30 około takich krótkich wdechach, wydechach wyciszamy się. Przechodzimy do naszego normalnego, swobodnego oddechu, a następnie przechodzimy do kolejnego elementu, tak zwanego wydechu z literką S, czyli mamy syczenie. Na syczeniu ustami, które są normalnie zaciśnięte, robię S, wydech na literce S i wdech znowu nosem. S, 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 S. Zobaczcie, jak mi klatka i brzuch chodzi. Całe ciało się domaga tego, żebym wypuściła ze środka to powietrze. Starajcie się wykonać takich powtórzeń też znowu. 30 razy, jak się zakręci w głowie, zatrzymajcie się, pooddychajcie spokojnie i następnie znowu przejdźcie sobie do kontynuacji tej fazy wdechowo-wydechowej z literką S. Gdy to będzie zrobione, znowu pomału robię wdech i pomału robię wydech i przechodzę do ostatniego etapu. Oddechu tylko nosem. Wdech nos, wydech nos. W tym czasie moje zęby i moja buzia jest zaciśnięta. Nos wbity jest do podniebienia. Trochę jest to podobno takiego zmęczonego albo zdenerwowanego psa. Dosłownie wygląda to tak. Bardzo mocno to dotlenia. Automatycznie w głowie rozpinamy opaskę, która często pod wpływem takiego zjazdu energetycznego jest zaciśnięta i dotleniamy się o wielokroć więcej, aniżeli przy takim normalnym, spokojnym, codziennym wdechu, wydechu. Czyli dajemy sobie taki zastrzyk energetyczny albo wypijamy kubek bardzo mocnego espresso. I jesteśmy w tym momencie już zmobilizowani do dalszej pracy. Więc takie trzy elementy składające się na ognisty oddech bardzo polecam, ażeby pobudzić i zmobilizować ciało, ale także umysł do dalszej pracy. No i ostatni rodzaj treningu. Ostatni rodzaj treningu oczywiście dedykowany jest sytuacjom stresowym, sytuacjom na zakończenie dnia też, gdy chcemy się uspokoić, gdy chcemy totalnie nasze ciało, naszą głowę wychillować, zrelaksować. Czyli taka totalnie codzienna sytuacja. Ktoś nas zdenerwował, z kim się pokłóciliśmy. Po co powiedzieć mu coś złego? Po co powiedzieć za dużo lub zrobić coś nietaktownego? Lepiej po prostu wyjść, zrobić dwuminutowy trening oddechowy, wracamy. Nasza głowa, nasz nerw błędny przekazuje wtedy fantastyczne informacje do wszystkich innych narządów, że wcale się nic nie stało i wcale to nie jest jak gdyby sytuacja stresogenna, tylko sytuacja, którą możemy w 100% opanować i skontrolować właśnie układem oddechowym. Nazywa się to kwadratowy oddech i jest to metoda najbardziej taka tradycyjna i metoda, uważam, najprostsza, którą każdy w każdej sytuacji także może wykonać sobie sam. Polegająca na tym, że robimy głęboki wdech nosem, w tym samym czasie naliczamy sobie 5 sekund, następnie następuje wyciszenie, czyli zatrzymanie powietrza w środku na 5 sekund, wydech ustami, który też trwa 5 sekund i znowu zatrzymanie na bezdechu na wypuszczonym powietrzu przez 5 sekund. Czyli robimy sobie tak zwany kwadrat i powtarzamy go 5 razy. Bardzo banalna sprawa, a naprawdę zrobi nam robotę. Uwaga, zaczynamy. Głęboki wdech nosem. 5, 4, 3,
2, 1, zatrzymaj. Trzymamy powietrze w środku przez 5 sekund, jeszcze 3 sekundy, 2, 1, wypuszczamy ustami. Wolno, spokojnie, jeszcze 2 sekundy, 1 i zatrzymaj na bezdechu, bez powietrza w środku. Jeszcze 4, 3, 2, 1 i od początku wdech nosem. Raz, 2, 3, 4, 5, zatrzymanie. Raz, 2, 3, 4, 5 i wypuszczenie. Raz, 2, 3, 4, 5, zatrzymanie. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu od nowa. Już niech każdy sobie sam oczywiście liczy. Dokończcie to, moi drodzy, po zakończeniu naszego dzisiejszego programu, dzisiejszej audycji. Bardzo się cieszę, że mogłam kilka słów od siebie powiedzieć i mam nadzieję, że wykorzystacie to czy w swojej pracy, czy w swojej życiu, czy w swoim życiu, ponieważ oddech jest naprawdę niezmiernie ważny, nie tylko jako funkcja życiowa, ale jako podnoszenie jakości zdrowia, podnoszenie jakości życia i chyba tyle. I tym pozytywnym akcentem z Wami się żegnam i do zobaczenia wkrótce.